Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest troszkę inna jakość kamery, ponieważ nagrywam aktualnie z mojego nowego aparatu, którego kupiłem do tego, żeby robić vlogi. I z tego aparatu już będą pojawiały się vlogi na moim kanale Filip Szczypka, ponieważ tak, to jest ten moment, w którym otwieram trzeci kanał. W sumie to jest kanał, który już był ze mną od jakiegoś czasu, ale postanowiłem go zreaktywować w 2021 roku, ponieważ uznałem, że jest to rok, w którym muszę zrobić coś nowego. Przez rok pojawiały się tutaj filmy z gier i oczywiście nie przestaję, dalej będą się pojawiać tutaj gry codziennie z Minecrafta, z innych rzeczy, no i spokojnie czekajcie, za niedługo tutaj się też będzie fajnie działo, będą fajne serie i tak dalej i na razie nic nie mówię. Będziecie zadowoleni, krótko mówiąc. A tam chciałbym zacząć robić vlogi, tam mam fajną ekipę, więc tam was bardzo serdecznie zapraszam, link jest oczywiście w opisie. Vlogi będą pojawiać się tam w miarę często, planujemy co najmniej dwa razy w tygodniu, więc myślę, że to jest dosyć często, jak na to, że jeszcze chodzimy do szkoły, jak na to, że... Znaczy chodzimy, wiecie, jest jak jest, ale mam maturę w tym roku, więc przydałoby się jakoś do tego też przygotować, więc jakoś coś z tą szkołą trzeba jednak mimo wszystko zrobić. Więc dlatego dwa filmy tygodniowo, ale wydaje mi się, że w dobrych przypadkach nawet mogą być trzy, że może być jakiś trzeci bonusowy, więc zachęcam, wbijcie, zasubskrybujcie, link jest w opisie, tam też jest link do mojego drugiego kanału Szczypson Plus, tam też możecie wbić, tam też jest fajnie. W ogóle uważam, że powinniście subskrybować wszystkie kanały z tego powodu, że wtedy jesteście na bieżąco z wszystkim, wtedy wiecie co się gdzie dzieje, wtedy wiecie co jest jak i jak ktoś mnie lubi, to może mnie obserwować wszędzie. Też na Instagramie również można, bo tam będą nowe foty właśnie tym aparatem też robione, więc zapraszam, po prostu. Jest to dla mnie ważne, więc jeżeli tam pójdziecie, będzie mi bardzo miło i tyle. Życzę wam miłego oglądania, same quizy dzisiaj, prawda, super fajny odcinek, mi się mega podoba. Mam nadzieję, że wam również. Zostaw łapkę, pozdro. Gram w Minecrafta już od wielu lat i naprawdę wątpię, żeby cokolwiek mnie w nim już zaskoczyło. Ale czy dam radę rozpoznać postacie z Disneya w Minecraft? Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szczypson i dzisiaj mamy ponownie odcinek z samych quizów. Same quizy wam się mega podobają, mi też się mega je fajnie nagrywa, ponieważ to jest takie coś, takie fajne, że po prostu zrobię, sprawdzam coś, co ktoś zrobił, jakieś quizy, które mogę sobie sprawdzić, przejrzeć i tak dalej. Wy też sami możecie wejść na stronę same quizy i po prostu sobie te quizy poprzechodzić i tak dalej. Ja wpisuję po prostu Minecraft i przechodzę jakieś tam losowe quizy, które tam, znaczy no nie tak losowe, w sumie sprawdzam w sumie o czym one są, bo nie chcę tak klikać byle czego, wiadomo o co chodzi. Ale znalazłem dzisiaj bardzo fajne quizy, które mam nadzieję, że wam się spodobają. Jeżeli chcecie więcej odcinków samych quizów, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, to oczywiście nagram dla was. Pierwszy odcinek samych quizów przyjął się niesamowicie. Ja teraz przed chwilą właśnie postanowiłem nagrać to, ponieważ patrzę i mówię, co? Prawie 100 tysięcy wyświetleń, co? A drugi odcinek też poszedł całkiem spoko, co prawda był kilka dni temu dopiero, więc zobaczymy jak on dalej będzie lecieć, ale mam nadzieję, że ten odcinek również wam się spodoba. Nie przedłużam, lecimy z nagraniem, prawda? Na początku mamy quiz. Czy rozpoznam, prawda, postacie z Disneya w Minecraft? Ja jestem mega ciekaw, czy mi się to uda. Dlatego wziąłem to na pierwszy quiz. Mam tu kilka innych też quizów przygotowanych, ale to weźmy sobie jako pierwszy. Elza, to jest chyba ta właśnie z tego, z Krainy Lodu. Ja oglądałem Krainy Lodu, możecie napisać w komentarzach, czy oglądaliście. Wydaje mi się, że pamiętam jak wyglądała, to jest ona, 100%. To jest... tak. Dobrze, ha, dobra, jazda z tematem. Dobra, Pocahontas to wiem, to jest bardzo stara bajka. Nie wiem, czy osoby, które teraz, w sensie, czy wy teraz oglądacie, jak ja byłem mały, by leciała ta bajka. To jest to, na 100%. Rozpunka, to jest ta z Zaplątanych. Ja ogólnie bajek mnóstwo oglądałem, jak byłem młodszy. Teraz nawet też mi się zdarzy czasem coś tam przypadkowo obejrzeć i... w sumie spoko są bajki. Czemu by nie, są spoko do oglądania. Ale ej, Rozpunki, to nie wiem, która to jest. Przysięgam, nie mam pojęcia. A dobra, to będzie ta. Okej, dobra. Tak teraz już to zobaczyłem, po jakoś tak w miarę podobnie wyglądała. Dobra. Vaiana? Tej bajki nie oglądałem. Ale wydaje mi się, że to będzie to. W sensie, jeżeli dobrze myślę, jeżeli myślę dobrze o tych takich, prawda, klimatach, jakby to nazwać, takich, wiecie, tych plażowych, takie, wiecie, te takie sukieneczki, Hawaje i te sprawy, to chyba to. Dobrze, Anna, dobra, Annę trzeba znaleźć. Anna to była siostra od Elzy, ona miała czerwone, znaczy takie, to będzie chyba to. Ta, Jezu, jak jestem perfekcyjny w to. Królewna Ścieżka to łatwe, to wiadomo, że to jest to. Ariel, czyli to jest ta co była syreną, jak po części to tutaj, to wiadomo. Mulan, okej. Szczerze mówiąc, nie wiem. To będzie to. Przez ten kok z tyłu. Tak mi się wydaje, że przez ten kok, bo Mulan to były takie właśnie japońskie klimaty, a tam z koka się chodzi. To jest to, 100%. Nie? O kurde. Co jest? Nie? Nie? Co? Naprawdę?
Dobra, przepraszam. Merida, to będzie ta, ona miała takie czerwone włosy, więc to będzie to 100%. Bella? To ta youtuberka? Czekajcie, ja nie wiem, o kim mowa. Dobra, sprawdzamy, to nie. Nie, naprawdę. Dobra, Kopciuszek, który to jest Kopciuszek? To będzie ta chyba? Nie. O Boże, ale teraz się ośmieszam. Dobra, mamy Aurora, o Jezu, kto to jest? Nie znam tych bajek, przysięgam. Dobra, wiedziałem od samego początku, spokojnie. Jaśmin? Jaśminę? To będzie to. Nie, to. Nie. Dobra, Tiana to taki imię bardzo podpasujące mi pod osobę czarnoskórę, więc... Czy tam ciemnoskórę? Megara, no to tu. Dobra, ja połowę tych bajek totalnie nie znałem, przysięgam. Ile mamy procent? 80. Nie jest źle. Lecimy z następnym quizem. Czy zdasz test z eksplozji w Minecrafcie? Czy mam co ma najsilniejszą moc w wybuchu? Okej. Wydaje mi się, że najmocniejszą moc wybuchu ma Creeper. TNT naprawdę? TNT robi 3 na 3 na 3. A Creeper potrafi czasami niesamowicie mocną bombę walnąć. Dobra. Czy do wybuchu skały macierzystej wystarczy jedno TNT? Nie. Nie da się rozwalić skały macierzystej niczym. Jaki jest maksymalny zasięg jednego TNT? 3 bloki. Naprawdę? No dobra, to jestem idiotą. Czy kula Gasta może zniszczyć blok diamentu? Prawdopodobnie tak. Nie? O kurde. Dobra, tego nie wiedziałem. To... Ciekawe w sumie. Ile sztuk TNT potrzeba do zniszczenia bloku obsydianu? No nie da się. Nie ma opcji, nie da się? To 700. Nie! 648 TNT wystarczy, żeby rozwalić blok obsydianu? To jest możliwe? Naprawdę? Czy ktoś to sprawdził kiedyś? Ja pierdzielę, naprawdę nie wierzę w to. Jaka odporność na eksplozję ma lawa? Pewnie największa. 500? Co to są w ogóle za liczby? Ja nie wiem w ogóle nic o tym. Co jest silniejsze? Czerwone TNT, niebieskie TNT. No czerwone jest podstawowe, skoro jest niebieskie, to musi być... Żartowałem, od samego miałem... początku miałem na myśli niebieskie, znaczy czerwone. Co jest silniejsze? Dobra, tu na pewno czarne TNT. Czarny TNT jest 500 razy mocniejszy od czerwonego i 400 razy mocniejszy od pomarańczowego. Co jest grane? Ale to są modyfikacje już. Ile razy silniejsze jest zielone TNT od czerwonego? 100. 20. Kurczę, też myślałem na 20. Czy przy użyciu meteor TNT faktycznie spada meteoryt? Tak, okej. To są jakieś modyfikacje. Ja totalnie nic o tym nie wiem, nie mam pojęcia totalnie jak to działa, czy to faktycznie tak jest, ktoś do mnie napisał. Do czego można użyć płaskiego TNT? Do tworzenia gór, do tworzenia płaskich... No chyba do tworzenia płaskich terenów, okej. Jak nazywa się to TNT? Skażenie biologiczne, bomba nuklearna. Czy TNT stanowi zagrożenie dla mobów? Oczywiście, że tak. Tym to się najlepiej torturuje. Dobra, 6 na 13. Niestety jestem totalnym słabeuszem w te klocki. Nie wierzę w to naprawdę. Myślałem, że będę mocniejszy w takie rzeczy. No dobra, lecimy z następną. Jaką pracę miałbyś jako osadnik w Minecraft? Tego jestem ciekaw. Jesteś otwarty i pomocny? Znaczy tak. Wolałbyś pracować w budynku czy na dworze? W budynku zdecydowanie. Potrafisz dobrze opiekować się roślinami i zwierzętami? No, to bardziej, bo z rośliny to tak nie wiem. Wolisz pracować sam czy w grupie? W grupie wolę pracować. Jaki jest twój ulubiony kolor? Z tych... Czarny jest najfajniejszy. Lubisz czytać książki? Uwielbiam. Ja nienawidzę czytać, zdecydowanie. Jesteś odważny? Znaczy tak. Wydaje mi się, że tak. Lubisz się wyróżniać? Tak, lubię się wyróżniać. A dlatego, kurczę, nagrywam na YouTube. I się nie wyróżniam. Ostatnie pytanie. Chciałbyś być kimś ważnym dla wioski? No, oczywiście. Wytwórca narzędzi. Normalnie, tako. Wytwórca narzędzi, będę sobie normalnie robił killoffy i inne takie. Dobra, i ostatni quiz na dzisiaj. Którym mobem z Netheru jesteś? Ile masz lat? No mam, prawda, niecałe 20, więc prawda, w tym roku będę miał 20. Och, Jezu, jak jestem stary. Jak zareagujesz, gdy ktoś zaatakuje twojego przyjaciela? No jo, rzucam się na tego, no jasne, że go kurde klepiemy, jazda z tematem. Na ilu kończynach wolałbyś się poruszać?
Co to za pytanie? Jasne, że na dwóch... czekaj, co? No co za pytanie? Jasne, że na dwóch, co? Dlaczego więcej? Bez sensu. Wybierz przedmiot. Nie wiem wszystko. Nie wiem wszystko, dobra. Kim jesteś? Optymistą, pesymistą, realistą, marzycielem? Marzycielem, o jest, jestem takim marzycielem, że to jest w ogóle szok. Które porę dnia wolisz? Poranek, popołudnie, wieczór, noc, nie wiem, inną... nie wiem, noc. Dajmy noc. Które zwierzęta wolisz? Ptaki, ssaki, owady, gady, ssaki. Lubisz Nether? Tak, to moje ulubione miejsce. Jest spoko, jest spoko. Okej. Jestem, prawda... Pigmenem. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, że chcecie więcej odcinków z samych quizów, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i, prawda, kolejny taki odcinek nagram, ponieważ tych quizów jest tam masa, naprawdę, więc mamy jeszcze mnóstwo, całe, ogromne pole do popisu. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.